Halo, halo, witam serdecznie. Szymon Spolankiewicz z tej strony się kłania z wrocławskiego Olimpu. Oczywiście witamy dzisiaj głównego naszego speakera, konferansjera, mówcę Michała Gawrona, jest już z nami. Będzie oczywiście miał tą część, tą taką najwłaściwszą, gdzie i o narzędziach, drodzy Państwo, i wydarzeniach, jak wielkie znaczenie ma to wszystko. Zresztą, co zaprowadziło Ani Michała Gawronów do tego, że są dzisiaj dyrektorami, mających dyrektorów pod sobą, bo to jest cała ta potęga tegoż wielkiego, fantastycznego przedsięwzięcia. Moi drodzy, ja pozwolę zabrać sobie, może inaczej, zainwestować około 10 minut, aby zweryfikować taki pewien określony slajd, który pozwolę sobie tutaj zamieścić. Otóż chciałbym taki algorytm upraszczania zasugerować, spowodować, mówiąc o czymś takim jak wymarzony dzień. Jest to coś, co zastosowałem kilka razy w życiu i rewelacyjne efekty daje. Oprócz tego fajnie, bo zauważyłem, że na stronie Małgosi Łukaszewskiej również ten materiał jest, który za chwileczkę znakomicie podpowiem Wam, a przy okazji ten algorytm upraszczania ma spowodować, żeby w momencie, kiedy podejmujemy wyzwanie jakieś w życiu, kiedy wprowadzamy się w stan szczęścia, żeby zanim uśmiechniemy się porządnie, fantastycznie, żebyśmy nie doprowadzili się do sytuacji, w której obrazek naszego życia może wyglądać w ten sposób, kiedy tą granicę strefy komfortu poprzez opór, problemy, chaos, spadamy gdzieś w dół, potknięcia na dnie, prawda, znajomi sąsiedzi troszkę nam pomagają, żebyśmy na tym dołku przytrzymali się, potem mamy jakiś pomysł inicjujący zmiany, drodzy Państwo, mamy ten pomysł, on już jest, to jest World Vengeance 2005 rok, a potem Johnny Wimbrey dotarł do Ani Michała Gawronów i oni dali asum do tego, żeby ten rynek się otworzył na Polskę. 24, jak pamiętacie, sierpnia mieliśmy ten cudowny dzień, kiedy rynek się otworzył, te kłody pod nogi, ogarnięcie się i wzrost, potem czas i no to nowe życie. Chodzi o to, żeby algorytm upraszczania, który za chwileczkę Państwu podam, co znakomicie rozwinie w tym swoim temacie, nie nazywając tego może algorytmem upraszczania, może nie nazywając tym wymarzonym dniem, tym procesem, tym znakomitym narzędziem do tego, to żeby to wszystko uprościć i wprowadzić coś, co działa. Szanowni Państwo, jeśli Małgosia Łukaszewska użyła takiego pojęcia u siebie nawet na stronie, że w którymś momencie odkryje, że jesteś czarodziejem, wiesz co, to się dzieje. Myśmy już dzisiaj tego mieli efekty, że to działa, to funkcjonuje, więc podpowiem Wam to proste narzędzie. Pozwolę się podeprzeć trzema slajdami, które wykorzystywałem, ucząc tego na Akademii Wiem, więc wybaczcie, że te slajdy będą właśnie z Akademii, ale one są kwintesencją tego wszystkiego. Powtórzę jeszcze raz. Cała rzecz, kiedy będziemy mówić o tej algorytmie upraszczania, tak nazwijmy tą część, zanim oddam fantastycznie mu głos Michałowi Gawronowi, to omówmy sobie to, żeby to troszkę uprościć i ułatwić. Stąd też zacznijmy może od tego, że ten algorytm upraszczania, który nazwaliśmy wymarzony dzień, i moja sugestia jest taka, potraktujmy troszkę to warsztatowo, cokolwiek będę tutaj mówił w tej chwili, cokolwiek będzie mówił Michał, miejcie notatki, ja mam przed sobą zeszyt, mam ze sobą długopis, mam ze sobą kartki, co jest tylko niezbędne do tego, żeby notować, bo nie chcę uszczknąć, nie chcę, żeby mi uciekła jakaś myśl, która może mi się przydać, więc notuję po to, żeby w konsekwencji zajrzeć i powiedzieć, wow, kurczę, Michał wtedy właśnie o tym mówił. Moi drodzy, wymarzony dzień Power Wiem. Weźcie sobie w tej chwili karteczkę i podzielcie na takie może, takie kilka punktów sobie zaznaczcie na tej kartce w linii poziomej może. W każdym razie zaznaczcie sobie taką jedną długą kreskę przez całą kartkę wzdłuż, narysujcie i na końcu tej kartki napiszcie 12 miesiąc. Na środku tej kreski napiszcie 6 miesiąc. W miejscu, kiedy jest 1/4, 1/3 może tej kartki, napiszcie 3 miesiąc. Potem napiszcie 1 pierwszy miesiąc i napiszcie 1 tydzień. I zaraz wszystko wyjaśniam. Otóż ten wymarzony dzień Power Wiem, słuchajcie, metoda rewelacyjna, prosta. Tutaj podpowiem Wam, że jeśli kiedyś zdarzało mi się, że zawoziłem do Spodka Katowickiego po kilka tysięcy ludzi na jeden weekend, kiedy te kilka ładnych milionów gdzieś wpłynęło przez to, żeby lepiej funkcjonować, to był to efekt właśnie takiego działania. Powiem Wam, że dokładnie jak obserwuję, jak działają liderzy tego przedsięwzięcia, czasami mniej czy bardziej świadomie dokładnie takie rzeczy realizują. Metoda wymarzony dzień Power Wiem, tak sobie pozwoliłem to nazwać, recepta bardzo prosta.
Otóż wybierz swój jeden wymarzony dzień za rok. Jeden dzień. Szanowni Państwo, z osób, z którymi mamy komunikację taką na bieżąco, wiem, że na 100 osób, z którymi rozmawiałem czy edukowałem w tym temacie, może 3, może 5 to zrealizowało, w tym jesteśmy my dwoje z Elżbietą, małżonką moją fantastyczną. W związku z tym, na co Państwa namawiam, żebyście byli w dużo większej części niż tylko w tych 3-5%, bo wyjdzie na to, że znowu Brian Tracy i wielu innych miał rację, że tylko 3-5%, więc zróbmy tego, jakby złammy tą procedurę, te wyliczanki, które Brian Tracy między innymi na swoich szkoleniach uczy. Opisz dokładnie swój wymarzony dzień za rok, za 12 miesięcy. Spójrz w kalendarz, wybierz ten dzień i zacznij go tworzyć. Wiesz, i to jest taki, że oczywiście opisujesz go szczegółowo, jaki dzień miałby wyglądać, że wstajesz, nie wiem, 6:30, 7, może 9, że jeśli jesteś mężczyzną, małżonka, przynosi się śniadanko do łóżka, nie wiem, cokolwiek takiego, oczywiście, jeśli ustalisz określony poziom w tym przedsięwzięciu, może dyrektor marketing, dyrektor może IMD, może narodowy, wiesz, czy RMD, wpisz to w ten dzień i powiem tobie tak, w tej chwili jesteśmy na takim najbardziej łatwym etapie, bo 12 miesięcy jest to odległe, więc cokolwiek napiszemy na tej kartce, ta kartka przyjmie. Jest taki element, który jest jakby najbardziej trudny w tym wszystkim, czyli konsekwencja, bo cały model jest rewelacyjnie prosty. To jest absolutny algorytm, rewelacyjny algorytm upraszczania i ta wszystko, cała zasada 5S, Kaizen, włącznie z 20-80, metoda Pareto, to wszystko tu jest jakby wpięte w to w jedno i ten wymarzony dzień to jest pierwsze 12, za 12 miesięcy tworzysz swój wymarzony dzień. Ważne, on może być na granicy realności tego, co dzisiaj wierzysz, no bo mówisz, no dobrze, że no chciałbym być IMD, ale to jest 3000 ludzi, skąd ja wezmę 3000 ludzi? Nie ty, to jest praca zespołowa, prawda? Przecież ty zarekomendujesz kogoś następnego. Może to jest jeden z elementów, ale chodzi o stworzenie takiego modelu, w którym w twoje serce, przecież wiem doskonale, że komunikacja między umysłem a sercem, między sercem a umysłem, jak funkcjonuje, to osiągasz cokolwiek, fajnie żyjesz. Jeśli nie masz tej komunikacji, to znaczy, że może inaczej. Jeden z mądrzejszych ludzi tego świata, nie wiem, czy to nie był Zig Ziglar, powiedział coś takiego, że jeśli w sercu masz niepokój, masz niepoukładane rzeczy, to mózg ci, umysł jest do niczego niepotrzebny, szczęścia nie zbudujesz, więc mówimy o komunikacji między sercem a umysłem. Znakomitym narzędziem do tego jest WordVendor, żeby pięknie sobie z tym poradzić, a ja podaję algorytm upraszczania, czyli wymarzony dzień power, wiem, za 12 miesięcy wybierasz jeden i zaczynasz go tworzyć ze szczegółami. Basia Adamczak, która rewelacyjnie to pisała również, Ela też. Mi jeszcze zajmuje, drodzy Państwo, ten 12 miesiąc, jeszcze go weryfikuję, jeszcze układam, a robię to już drugi tydzień. Ale co robię codziennie? 3 razy dziennie czytam. I teraz układasz ten dzień, wiesz, to jest taki dzień, w którym poczujesz takie ciepło w okolicach serca. Wiesz, życzę tobie z tego, z całego serca, kiedy poczujesz to ciepełko w okolicach serca, tworząc ten 12, to znaczy, że stworzyłeś coś wartościowego, fajnego. Potem robisz dokładnie to samo z dniem za 6 miesięcy. Potem, sugestia moja jest taka, bo to biznesowo fajnie działa, za 3 miesiące, potem to samo robisz za miesiąc, a potem za tydzień. Oczywiście, tak jak dzisiaj mieliśmy na konsultacjach znakomitą parę, Artura i Marzenkę, słuchajcie, ona pali papierosy, on nie. No i cały czas powtarza, że chciałaby rzucić palenie. Mówię, wiesz co, to wymyśl sobie za tydzień czasu taki dzień, w którym palisz na przykład 10 papierosów z wielką, wspaniałą radością. To jest taka metoda na odzwyczajanie się skuteczne od palenia. Wiem, że ileś tam osób tą metodą odzwyczaiłem i fajnie to działa, więc tu nie chodzi o to, żeby się zmuszać, katować, ale żeby na przykład za tydzień czasu coś takiego zrobić. Mam nadzieję, że w miarę jasno się wyrażam. Magiczny, wymarzony dzień za 12 miesięcy, za 6 miesięcy, za 3, za miesiąc i za tydzień. Wiesz co? Ważne jest, żebyś pisał to, co chciałbyś, aby się wydarzyło, ale w czasie teraźniejszym. To już się stało. Masz kreować. Wszystko, cokolwiek piszesz, masz pisać w czasie, zdecydowanie w czasie teraźniejszym. Tutaj kolejny slajd, mam nadzieję, że już tak, już mi się otworzył. Pisz jasno, o co chodzi, nie komplikuj. To ma być dosłownie minutami. Ja powiem wam, że jak z 12-latkiem to robiłem, to 12-latek wstałem, godzina 8:05. Coś tam. Aż byłem zszokowany, mówię, co za dokładność, ale okej, niech tak będzie. I pamiętaj, żebyś wykazywał wyrazy wdzięczności za to, co ci Wszechświat właśnie dał. Nie wiem, czy pamiętacie, ci, którzy byliście na naszym Saturday fantastycznym w Poznaniu, tym przedświątecznym, tam było bardzo dużo elementów tego, o czym mówię, o tym elementach podziękowań, wdzięczności. To
to cały czas jeszcze gdzieś tam się przewijało. I pisz tak, jakby to wszystko, co opisujesz, już się wydarzyło. Zrób to samo oczywiście z datą za miesiąc od dzisiaj, no i potem jeszcze ostatni tekst za tydzień od dzisiaj. I to, co tutaj akurat Małgosia Łukaszewska napisała, jak wspominałem, między innymi, będziesz myślał, że jesteś czarodziejem. I teraz wiesz co, mówię tobie najtrudniejszą rzecz, którą trzeba wykonać. Mam nadzieję, że ktoś to zrobi. Mam taką cichą nadzieję, że za miesiąc, za dwa czy za pół roku spotkamy się i ktoś powie, wiesz co, Szymon, zrobiłem to, co podpowiedziałeś, wiesz co, działa. Dzisiaj mieliśmy taką rozmowę, kiedy myśmy to zaczęli wprowadzać 2 tygodnie temu. Słuchajcie, dzisiaj mieliśmy tego już efekty, że to już zadziałało. Już działają, pewne rzeczy zaczęły się wydarzać. Pamiętaj o tej wdzięczności i o miłości do wszystkiego, ze szczęścia, że to wszystko ci się przydarza. Mówimy o dobrych uczuciach, bo tak to działa. No i oczywiście teraz, co jest najtrudniejszym zadaniem, szanowni państwo? Ja wiem, że sugeruję najtrudniejszym, może coś, co na czym trzeba się pilnować, może w ten sposób. Otóż czytaj to wszystko w tej samej kolejności, 3 razy dziennie, aż do ostatniej daty, przez 12 miesięcy. Czyli jak stworzyłeś jakiś wymarzony dzień za 12 miesięcy, od niego zaczynasz, potem czytasz kolejny dzień za 6 miesięcy, potem czytasz kolejny dzień za 3, za miesiąc i za tydzień. I pewnie część z państwa mówi, część z was mówi, hej, mówisz do mnie, no tak, no ale bez przesady, no codziennie 3 razy przez rok? Tak. Bo warto i opłaci się. Moi drodzy, to działa. Absolutnie to działa. Alu, już tobie powtarzam. 2 slajd, proszę cię bardzo. Zresztą, jeśli chcecie posłuchać, to pod tym tytułem na Akademii Wiem jest i nagranie, tam są elementy z Maksimum Osiągnięć Briana Tracy'ego, więc włącznie z tym właśnie algorytmem upraszczania, proszę bardzo. Spisać sobie, zanotować, jakby co, to jeszcze oczywiście po spotkaniu możemy się skonsultować, mogę jeszcze parę rzeczy podpowiedzieć, ale szanowni państwo, algorytm upraszczania, ten wymarzony dzień, to działa. I teraz wiecie, dlaczego to działa, bo w momencie, kiedy, ja nie wiem, jestem fanem fizyki kwantowej i trochę ją rozumiem, w związku z tym może mi jest łatwiej, ale ja sądzę, że każdy tutaj z obecnych rozumie to. Powiem wam taką rzecz, że kiedy wprowadzasz w tym 12 miesiącu się w stan taki, w którym czujesz to ciepło, takie ciepło, fajne uczucie, taką radość, wow, jak to będzie cudownie, wiesz co się wydarza, zaczynasz mieć określone wibracje. Bo przecież my jesteśmy energią i wibrujemy, prawda? O tym wiemy, wiedzą wszyscy, to w szkole podstawowej nawet się o tym uczy. Więc zdecydowanie wprowadzamy się w określone wibracje i kiedy czytamy to wszystko, zaczynamy wytwarzać określone wibracje, a wiemy, że istnieje coś takiego jak prawo synchronizacji, rezonansu, to są wszystko rzeczy. Dlaczego jedziemy na Super Saturday do Warszawy 25? Dlaczego lecimy na Momentum do Londynu? Dlatego, żeby z określonymi radosnymi, fajnymi wibracjami się zetknąć. To jest dokładnie ten sam mechanizm. Ja nie odkrywam Ameryki. To jest czysta, podstawowa fizyki na poziomie szkoły podstawowej. 12 miesiąc, 6, 3, 1 i za tydzień i czytać to 3 razy dziennie. Oczywiście skończył ci się tydzień, ok, czytasz kolejne 12, 6, 3, 1 i cała filozofia, nic więcej. Ja bym miał na tyle, jeśli chodzi o tą część. Przypominam, dlaczego to robiliśmy, dlaczego mówimy o algorytmie upraszczania, żeby wypłaszczyć ten proces zmian, który nam w życiu się tutaj niejednokrotnie gdzieś tam zdarza. A teraz chciałbym zapowiedzieć kogoś wyjątkowego. Otóż para, którą, jeśli ktoś z was ogląda Facebook i oglądacie tąże parę, są rewelacyjnym przykładem na to, jak buduje się to rodzinnie, układ rodzinny, taki fantastyczny, ta ich maleńka córeczka, zresztą teraz w Poznaniu, kiedy widzieliśmy ją, słuchajcie, ona jest tak rewelacyjna, jak tam Jushur Bihir się zobaczy, już do zdjęcia się, co to znaczy, to znaczy, że duplikuje rodziców, bo drodzy państwo, tak jak to przedsięwzięcie, zresztą 2 tygodnie temu tutaj, przepraszam, z Wrocławskiego Olimpu mówił Rafał Kaczmarek o duplikacji. To duplikacja to jest dokładnie to samo, co się dzieje w rodzinie, rodzice, dzieci, prawda, tudzież oczywiście w tym przedsięwzięciu. I teraz chciałbym jeszcze państwu pokazać taką rzecz, wyjaśnić, jak wielką postać mamy dzisiaj przed sobą. Otóż Ania i Michał Gawronowy to są ci, którzy 4 lata, jeśli dobrze kojarzę, zaimplementowali się do tego przedsięwzięcia, kiedy wiemy doskonale, że tego przedsięwzięcia nie widać specjalnie
No nie było go. No właściwie no, Stany Zjednoczone, Anglia, prawda, zaprosili Krzyśka Jaworskiego. Krzysiek zresztą potem wyjechał na Dream Trip, znalazł Kasię. Z Kasią znaleźli w jakiś określony, ściśle sposób, że takie małe maleństwo im się zrodziło. Potem trafił, dzięki Ani Michałowi, trafił ktoś taki jak Rafał Kaczmarek, znaleziony przez Krzysztofa. Rafał, ten wielki sceptyk, 8-miesięczny, a dzisiaj przegonił tytularnie wszystkich po drodze. Po drodze oczywiście zawsze tutaj cytuję Kiyosakiego, który stwierdził kiedyś, że połączenie turystyki z marketingiem rekomendacyjnym, z internetem da niesamowitą dynamikę, stworzy olbrzymią potęgę, a tym jest właśnie World Vendors. I teraz zwróćcie uwagę, Ania, Michał, Gawronowie, tutaj na scenie, kiedy stoją ci senior rep i wtedy świeżo upieczonych trzech dyrektorów, również stojących na scenie, tam 24 sierpnia, to jest ich wizja, ta wizja, którą tutaj, zwróćcie uwagę, jeszcze wrzucę na ten slajd, tu na dole Krzysztof, Rafał i Michał, słuchajcie, te trzy wielkie osobowości, trzy różne temperamenty, to właściwie oni ze swoimi partnerkami, to oni ze swoją wizją spowodowali w którymś momencie, że Rafał prowadził te webinary, zaczęło to funkcjonować w Polsce i 24 otwarzył się rynek i znalazła się potem i poprzez Rafała, Rafał dotarł do Ani Kokocińskiej, Ania do Adama Gruszki, Adam Gruszka do Danusi Książek, Danusia Książek między innymi dotarła do nas, ale dotarła również do Rafała Rysińskiego. Historia przecież dzięki Ani i Michałowi, to historia Danusi mówi o tym, że ona się prosiła sponsora, żeby się zarejestrował, bo on przez 3 dni właściwie nie wiedział, czy on chce, czy nie, no przecież myśmy byli gotowi, Rafał Rysiński był gotowy, Grupa Czeska była gotowa, a Danusia prosi swojego sponsora, żeby się zarejestrował, ale to wszystko zaczęło się od Ani Michała, drodzy Państwo, więc z dumą, z wielką radością, moi drodzy, cieszę się, że dzisiaj mamy tak fantastyczną postać, tak fantastycznego człowieka, tak fantastyczną parę, bo to, że dzisiaj tutaj będzie mówił Michał, to absolutnie świadczy o tym, że tutaj są i Ania, i Michał mówią. Oczywiście mamy Anię również, witaj Aniu serdecznie, zdecydowanie. Słuchając Michała, słuchamy Anię i Michała. Drodzy moi rodacy, World Vengerowcy, szanowni Państwo, jeśli macie wolne ręce, bijcie brawo. Przed Wami, słuchajcie, Michał Gawron. Michale, już wyłączam się, oddaję Tobie głos, prośba, abyś kliknął Start Broadcasting i ucz nas, powiedz, jak to fantastycznie, co spowodowało, że jesteście tak wielką parą, mającą tyle fantastycznych osiągnięć w swojej organizacji. Halo, halo, dobry wieczór. Halo, halo, dobry wieczór. Mam nadzieję, że mnie słyszycie. Dajcie znać, że mnie słychać. Okej, świetnie, rewelacja. O, super, super. Brawo, brawo. Dzięki wielkie, dziękuję ślicznie za ten czas, za poświęcenie tego czasu, że mogłem z Wami dzisiaj tutaj być na tym szkoleniu. Super, cieszy to, że coraz więcej takich spotkań się dzieje. Gratuluję wszystkim, którzy zdecydowali się przyłączyć do nas, uwierzyli osobie, która pokazała Wam ten biznes. Szymon i Ela, mieliśmy parę rozmów na internecie, zanim zobaczyliśmy się pierwszy raz we Wrocławiu, ale tak naprawdę oni to pociągnęli w wielkiej mierze z pomocą wielu innych liderów. Tutaj widzę, że jest też Wojciech Zaustowicz, który jest też fenomenalny organizatorem różnych imprez naszych szkoleniowych, czyli to mam Adam Gruszka, wiele innych osób, które pomagały, ale dzięki Szymonowi i Eli i Danusi Książę, która też przede wszystkim dzięki niej oni się o całym projekcie dowiedzieli. Tak naprawdę mocna drużyna, z którą chce się pracować, z którą chce się podróżować i wiem, że to jest dopiero początek. Kochani, słuchajcie, Szymon powiedział, Michał, jesteś w stanie znaleźć parę minut, powiedz coś od siebie i przedstawił kilka topików, na których będę chciał Wam, o których będę chciał Wam opowiedzieć, czyli skupimy się przede wszystkim na prostocie, o której warto często zapominamy i to pozwala to, że zaczynamy wymyślać coś dodatkowego, wymówki czy próbowanie różnych systemów, to powoduje, że czasami powstaje błędne koło i nie ma rezultatów. Cieszę się, że jest moja Ania, też podłączyła się do webinaru.
Na pewno następnym razem będę prosił Szymona też, żeby udzielił Ani głosu i na pewno będzie chciała chętnie to zrobić. My powoli układamy sobie też czas tak, żebyśmy byli bardziej też dostępni głównie wieczorami na internecie. Ja jeszcze zamykam Londyn po trochu, Ania już głównie skupia się na Polsce, jest tam, już mamy swoje gniazdko, jest dostęp do internetu, czyli będziemy działać ostro, też wspierać ten rozwój w Polsce. Czyli co chcę Wam, kochani, powiedzieć, że prostota, jeszcze raz prostota. Nieważne, czy jesteście w biznesie miesiąc, 6 miesięcy, czy jeden dzień, codziennie jest ten pierwszy dzień. Trochę historii na temat nas. World Ventures to jest nasza trzecia firma, czyli wydawało nam się, że znamy, poznaliśmy wszystko, że już się nauczyliśmy wszystkiego. Niestety tak naprawdę każdym nowym przedsięwzięciem to jest całkiem nowe zwierzę, jak nasi liderzy mówią, czyli trzeba odłożyć swoje ego, swoje jakieś poprzednie doświadczenia, które wydawałoby się, że tak, nie musimy się dalej uczyć, szkolić, tylko podejść do tego jak do czystej, pustej kartki i zaplanować strategię, tak, że czy jesteś 6 miesięcy, czy dopiero zacząłeś, nieważne, potraktuj dzisiaj tak, jakby to był pierwszy dzień. Wyobraź sobie, jakbyś siedział bezpośrednio ze mną i chcielibyśmy naprawdę wystartować, czyli ja powiem, daję Ci 100% mojego wysiłku, jeśli Ty mi dasz też swoje 100%. I pamiętajcie, lider potrzebuje czuć, że jest warto z Wami współpracować. To nie jest etap tego, Wayne Nugent, nasz założyciel firmy, powtarza, to musi być radość współpracowania z Tobą. Fajnie, zaprosiłem Cię do klubu, pokazałem Ci ten biznes, zdecydowałeś się, ale teraz to od Ciebie zależy, czy ja będę się cieszył z Tobą współpracować. Czyli jak ważne jest nie robić pomyłek takich, jak my też zrobiliśmy i wiele osób robi, że na wszelką cenę próbuje kogoś podpisać, próbować w różnych sposobów. Nasze początki były takie, że dużo osób się wpisało, ale nie zajmowaliśmy się tymi osobami, czy nakłanialiśmy, chcieliśmy więcej dla tych ludzi, niż tak naprawdę oni chcieli dla samego siebie, tak? Taka mała wskazówka, czyli pamiętajcie, szanujcie swoich liderów, szanujcie swoich sponsorów. Nie zawsze jest tak, że oni mogą być dostępni. Czasami może być tak, że osoba weszła dzisiaj i jutro już ma 3 nowe osoby i ona już jest liderem, sponsorem dla tej osoby, tak? Ale jeszcze jest świeża, czyli zarówno wy się uczycie, jak i też ta osoba się uczycie, czyli idziecie wyżej. Zawsze szukacie dodatkowej pomocy, nie robiąc nic samemu, ale na pewno nie zapominając o deedyfikacji osoby, która Was zaprosiła do zespołu. To jest piękne w World Ventures, że nie zawsze wyjdzie tak, że musi być ta osoba, która Was wprowadziła, czy lider z danej linii, że będzie dostępny, czy będę wam pomagał, ktoś pomagał. I są osoby, które są kompletnie w różnych liniach i pomagają sobie nawzajem. Nie mamy zasad takich, że o, Ty nie pomagaj temu, czy nie pomagaj tej osobie. Tak, priorytetem jest moja drużyna, moi ludzie, chcę im pomóc wystartować jak najszybciej, ale pomagamy sobie nawzajem, czyli właśnie mamy otwarte travel party czy webinary. Powracając do prostoty, słuchajcie, nie wiem, czy wszyscy wiecie, dużo jest narzędzi, dużo dokumentów, które zostały stworzone. Coraz więcej jest, to jest upraszczane, ale duża ilość tych dokumentów jest w naszych grupach facebookowych, czy to ze naszej zespołowej Funlifeholics, czy stworzona przez Rafała Kaczmarka, bardziej otwarta na różne zespoły polskie, WV Polonia, WV Polonia. Te dokumenty się tam nakładają, ale chcę się głównie skupić na, żebyście nie przechodzili przez wszystkie dokumenty, tylko znaleźli sobie jeden, dwa, które działa pod wasz charakter, działa pod wasz prędkość, jaką chcecie podejść do tego biznesu, czyli szybki start, jak przedstawiać biznes. Niektórzy lubią słuchać, oglądać filmiki, które są nagrane na YouTube. Niektórzy chcą czytać, nauczyć się parę skryptów,
na pamięć, to przerobić pod swój temat. Niektórzy chcą wysłać SMS-y, niektórzy chcą iść szablonem jednego kroku zapraszania, inni 4 kroku zapraszania. Nie będę wchodził w szczegóły, ile mamy różnych możliwości, to będziecie mogli sobie przeczytać i zapoznać się z tych, przez te dokumenty, gdzie są w plikach na grupie, czy skontaktować się ze sponsorem, który was zaprosił do zespołu, ale jest mnóstwo narzędzi i wy jesteście w World Ventures jak budowniczy, czyli osoba, która chce zbudować dom, tak? Czyli tak, możesz mieć młotek, możesz mieć, nie wiem, jakąś tam podstawową rzecz, jak skrzynkę z narzędziami. To jest podstawa, ale później to jest dalszy krok, żeby webinary, DVD, szkolenia, większe, mniejsze, dream tripy, to są dodatkowe fundamenty, dodatkowy cement, dodatkowe elementy, które będą skupiały się na całokształt twojego biznesu, czyli ty taką główną przewodnią myślą dzisiejszą dla was ode mnie jest to, żeby to, co Szymon bardzo właśnie wręcz nagina, żeby powtarzać sobie, żeby takie dziękczynienie za wszystko, co się dla nas dzieje, ale też pamiętać o tej energii, czyli postawa, im wyżej idziecie z biznesem, więcej szkoleń, więcej osłuchania, czym poznajecie strukturę, poznajecie pozycję, chcecie mieć dzisiaj pozycję, czuć się jak dyrektor, czujcie się jak dyrektor. Jesteście na pozycji seniora, chcecie się przynajmniej czuć jako dyrektor czy wyżej. Jesteście wyżej, chcecie się czuć jak IMD. Ja zapraszam was wszystkich, żebyście już sobie powiedzieli, że jestem IMD, tak? Czuję się IMD. Czyli jakakolwiek nowa osoba będzie spoglądała na ten biznes, będzie widziała tą postawę od was. Przyjdziecie na travel party, czy zalogujecie się na webinar, będziecie mieli energię, żeby się przywitać, żeby się podzielić, czy nawet jakieś doświadczenie z Dream Trip, czy ze szkoleń. Pamiętajcie o tej postawie i prostota, czyli plan działania. Nie zostawiajmy nowej osoby na bok. Wysyłajmy im tylko linki, o dobra, przejdź to i dzwoń do ludzi. Jest powiedzenie, co Marka Setter powtarza non-stop. Pokaż, powiedz o sobie, przedstaw o sobie, co powinna zrobić, pokaż tej osobie, co ma zrobić, później będziesz miał szansę oglądać, co osoba robi, czyli za drugim, trzecim spotkaniem już ona sama jest w stanie poprowadzić to spotkanie i dajesz osobie później cel, żeby poszła dalej, tak? I duplikuje twoje wysiłki, idziesz dalej. Nie, na początku każda nowa osoba jest jak małe dziecko, czyli bierzemy ją za rękę i prowadzimy. Oczywiście przypominam, z osobami, które chcą. Zapytajcie się, czy osoba chce pójść do biznesu szybko, czy powoli. Podejdziecie tak samo, jak osoba będzie chciała. Dajecie kilka razy szansę, jeśli nie chce, to prawdopodobnie będzie w tym etapie sezonowego gracza czy podróżnika. Słuchajcie, skuteczność szkoleń. Szymon tutaj wspomniał, jak bardzo ważne są szkolenia. Bardzo nas cieszy to, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i wytrwaliśmy tą powiedzmy już 4-letnią współpracę z World Ventures, tak? Ale to jest, im dłużej jest się w życiu, czy w różnych doświadczeniach, tak naprawdę zauważa się różne okresy, różne sytuacje w życiu, czyli my mieliśmy bardzo dużo różnych okresów w współpracy z World Ventures i to zaowocowało na różne aspekty naszego małżeństwa, naszej rodziny, naszego biznesu, tak? Przecież były osoby, których już dawno tutaj nie ma, ale skupiamy się i działamy z osobami, które pokazały, że chcą, że uwierzyły w tą samą wizję. Na początku w 2010 polecieliśmy za nią tylko my do Dallas na konwencję, tak? Nie wiedząc, czy będziemy z firmą na następne miesiące, lata, bo nie byliśmy jeszcze pewni firmy, tak? Ale zdecydowaliśmy, że zainwestujemy ten czas, zainwestujemy po pieniądze i polecimy. I to był bardzo trafny wybór. Czyli ktokolwiek myśli, że jeszcze nie czuję firmy, moje zaproszenie jest, żeby
zrobili wszystko, żeby pojawić się w Londynie. Po Dallas później był kolejny wyjazd już na szkolenie View, gdzie zabraliśmy ze sobą 3 osoby. Z tych 3 osób został się Krzysiek. Wiemy, kto to jest Krzysztof Jaworski, jeden z czołowych liderów, osoba, która dzięki niemu mamy polską prezentację i dzięki niemu trenuje kolejne osoby, czyli powiela się i polski biznes World Ventures rozwija się w dużej mierze też dzięki Krzysztofowi Jaworskiemu. Ale dlaczego? Bo też zainwestował swój czas, zainwestował swoją energię po to, żeby uwierzyć, żeby sprawdzić firmę i pojechać na szkolenie. To były wydarzenia, nie było wydarzeń w Europie, nie było wydarzeń w Londynie, dlatego musieliśmy polecieć do Dallas. Teraz mamy szkolenia już w Polsce i są osoby, które nawet mieliśmy szkolenie w Poznaniu i są takie osoby, bo wiemy z Facebooka, wiemy z biznesu, że mieszkają w Poznaniu i nie było ich na szkoleniu. To jaka szansa jest, że ta osoba przyleci do Londynu, tak? Ale wy wiecie, że jak mając w strukturze parę osób i te osoby, które poszły na szkolenie, pojadą, to będą te osoby, z którymi będziecie budować ten biznes na lata. Czyli nie wyobrażam sobie, że jeśli ktoś chce z was osiągnąć jakikolwiek sukces finansowy czy personalny w rozwoju w firmie, zakładając, że tylko chce jeździć na wakacje i będzie biznes robił bez uczestnictwa w szkoleniach, to jest bardzo myląca postawa. Dość doświadczenia z World Ventures wychodzi, że osoby, które uczestniczą w jakimkolwiek szkoleniu, to jest przynajmniej 5 razy większe zarobki są niż osoby, które nie uczestniczą. Statystyki podają, że osoby, które uczestniczą przynajmniej raz w roku na wielkim wydarzeniu międzynarodowym, to są 23% zwyżki, jeśli chodzi o rozwój w firmie w zarobkach, tak? Czyli nie zapominajmy, że robimy ten biznes dla zabawy, dla rozwoju, ale też chcemy budować biznes, chcemy zarabiać, żebyśmy się uwolnili od swoich prac, które może nie lubimy, czy biznesów, które nam zajmują 48 godzin na dobę, zapominając tak naprawdę o tym, że jest ten czas tego spokoju i odpoczynku. Spoglądam tu na szybkie notatki. Powiem wam, zmotywować ciężko jest kogokolwiek zmotywować do działania, musicie się zmotywować sami. Możecie się zainspirować się czyjąś historią. Znajdźcie mentora w obrębie World Ventures. To może być przesłuchanie szybkiego filmiku, przez czytanie artykułu, obejrzenia zdjęć, porozmawianie, szybkiego Skype. Jeśli ja zobaczę, że osoba jest że jest warta poświęcenia tego czasu, tak? Czy ja osobiście znajdę ten czas, żeby do tej osoby poświęcić parę minut, porozmawiać. Tak działają z nami Matt Morris czy Johnny Wimbry, czy Jefferson Santos. To są osoby, które mają setki tysięcy ludzi w strukturze i potrafią znaleźć czas dla liderów, którzy pokazują postawę, że warto z nimi współpracować, tak? Czyli jeśli wy pokażecie, że warto z wami współpracować, wasz lider, wasz sponsor będzie przede wszystkim dla was, ale to musi być korzyść, w sensie przyjemność dla nich, żeby z wami współpracować. Czyli odłóżmy całkowicie narzekanie na bok, skupmy się na pozytywach. Wiem, że jest ciężko, jeśli chodzi o pozycję niejednej osoby w Polsce. Byłem niedawno w Polsce i jest sytuacja, są różne sytuacje, ale często jest tak, że czasami my mamy podejście trochę naleciałości, które czasami pomyłki, sposób jak zarządzamy pieniędzmi poukłada nam to, że możliwości, że nie stać mnie na wyjechanie do Londynu, gdzie tak naprawdę loty, dzisiaj nawet moja Ania bukowała
dla kolejnej znajomej, chyba tutaj właśnie Ania też, Rosik jest z nami na webinarze, zarejestrowały bilet. Nadal są tanie bilety z Ryanaira. To jest niesamowita szansa, żeby się pojawić w Londynie. Super sobota w Warszawie to jest podstawa, tak? Ale Londyn to jest, powiem, mówię tutaj do osób naprawdę konkretnych, do osób, które zobaczyły coś więcej w World Ventures niż tylko hobby, niż tylko jakieś, powiedzmy, zabicie czasu, tak? To jest osoba, która widzi się na scenie, osoba, która chce poprowadzić większą grupę, chce się rozwinąć, chce zostawić coś dla swojej rodziny, chce zaistnieć w magazynie w naszym World Ventures, chce być w przyszłości mianowany na międzynarodowego trenera. To do takich osób mówię przede wszystkim, tak? Szukamy nadal pionierów, szukamy nadal liderów. Pamiętajcie, znajdźcie swojego mentora, śledźcie, kopiujcie, to jest dozwolone, żeby kopiować wszystko, co działa, co liderzy robią. U nas w Urzędzie można oczywiście, pamiętając o zasadach głównych firmy. Powracając szybko, kochani, ważne jest, jak poprowadzimy osobę przez te pierwsze 24-48 godzin. Czyli żeby Wam uprościć już na zakończenie, działajmy z osobami, które odrobią pracę domową. Jak osoba wejdzie do biznesu, dajemy im, czy proponuję od razu przejść przez podstawy, zapytać się o cele, ile czasu mogą poświęcić na biznes, jak szybko chcą wystartować. Z niektórymi osobami można zadziałać już od razu, tak? Przepraszam, umówić już parę osób na kawę, na spotkanie, na trzowe party. Te informacje są w plikach. Szymon tutaj powiedział, że jest bardzo fajną rzecz. Zawsze zapisujcie, notujcie. Dam Wam wskazówkę, która może nie do końca i wszyscy praktykują i stosują. Gdziekolwiek jesteście w stanie się spotkać ze sobą, osobiście pokazać im biznes przez DVD, czy ściągniętą prezentację, czy nawet na webinarze, miejcie dostęp do internetu po to, żeby im pokazać system, pokazać im system binarny, gdzie się mogą zapozycjonować. To jest bardzo ważne, bo oni widzą Waszą listę, widzą Wasze podejście do tego biznesu, że to nie pokażecie im, że to nie są pierwszą i nie ostatnią osobą, do której osoby pokazujecie ten biznes. Zalogujcie się na system binarny. Miejcie kogoś do pomocy. Jeśli nie osobiście, to na telefonie. Nie róbcie nic samemu. Pokażcie, że macie osoby obok, które pomagają. W razie pytań, w razie czegoś, co jest niejasne, skontaktujcie z Szymonem, on się skontaktuje ze mną. To nie jest pierwsze i nie ostatnie takie spotkanie. Sobotnie szkolenia będą w większości co tydzień. Za niedługo mamy spotkanie z kolejnymi liderami. Będziemy omawiać dodatkowe strategie na następne miesiące. Czyli śledźcie nas, śledźcie, co się dzieje na Facebooku. Nie zostawiajcie rzeczy na koniec. I dodatkowo, Szymon, proszę Cię i wszystkich liderów, którzy są na dzisiejszej rozmowie, powróćcie do swoich osób, żeby potwierdziły, kto na 100% jedzie do Londynu, bo doszły do nam wiadomości, że są osoby, które chcą jechać, ale nie wiedzą, jak zarezerwować dany hotel, dany lot, albo mają to, a nie mają tego. Dowiedzcie się, czy to jest faktycznie osoba, która konkretnie do tego podchodzi. Ja już dzisiaj rozmawiałem z Agnieszką, ona widzę, że też jesteś, pozdrawiam. Pomogłem jej w paru przypadkach. Jest dużo rzeczy, które można poczytać po polsku, ale jak mówię, nie zostawiajmy, już jest bardzo mało czasu, nie ma już praktycznie wolnych miejsc w pobliżu Excel, ale są jeszcze miejsca w 20-30 minut drogi od tego szkolenia przez kolejkę czy przez metro, czyli w Londynie jest pełno miejsca, gdzie można za fajną cenę się zatrzymać. Nie chcecie stracić tego. 5 milionerów z Markiem Assetą, czyli Mark Asseta i 4 szkoleniowców. Jeszcze takiego szkolenia nie było w Europie.
przynajmniej 4-5 tysięcy osób będzie, jak nie więcej. Dlatego zapamiętacie to do końca życia. Dziękuję jeszcze raz, Szymon. Chyba trochę poszedłem za długo. Przepraszam, jeśli tak. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pozdrawiam. Halo, halo, dziękuję serdecznie, Micharek. Gdzieś coś nacisnąłeś może, albo się samo nacisnęło. W każdym razie musicie Państwo przyznać, że klasa sama w sobie, bardzo bogata wiedza i w dużym stopniu to, co fantastycznie mówił, to jakby kontynuacja tego, że wszystko trzeba upraszczać, iść sprawdzonymi metodami, które działają, funkcjonują. Dziękuję serdecznie, Michale. Moi drodzy, w sobotę oczywiście szkolenie o godzinie 11, prezentacja travel.pl, jutro webinar o godzinie 21, w piątek webinar o godzinie 21, w niedzielę webinar o 21 i w poniedziałek webinar o 21 i travel party, które są podane również na necie. Gratuluję, że byliście, gratuluję, że wysłuchaliście. Fantastyczna rzecz i z góry, Aniu Gawron, szykuj się, że za tydzień lub za dwa poprosimy Ciebie również o to, żebyś kilka zdań dla nas powiedziała. A póki co dziękuję serdecznie, dobrego wieczoru. Nagranie z dzisiejszego spotkania będzie za kilkanaście godzin umieszczone na necie, więc zdecydowanie warto to jeszcze raz przesłuchać. Dzięki serdeczne, Michale, wynotowałem masę fantastycznych rzeczy, informacji. Wrocław Olimpijski pozdrawia. Dziękujemy. Elżbieta i Szymon z Polankiewicz. Dziękujemy, Michale.